Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj Wam powiem, jak zaoszczędziłem 42 400 zł na transakcji o wartości 460 tysięcy przy zakupie nieruchomości. Co zrobiłem? Jak krok po kroku wynegocjowałem tą cenę? Wartość, którą w tym momencie, w tym rynku ludzie mogliby powiedzieć: o wiesz, teraz jest ciężko kupić cokolwiek, wszystkie mieszkania schodzą jak na pniu, ludzie nie chcą negocjować nawet kilku tysięcy złotych, a nam się udało ponad 8% wynegocjować, więc co zrobiłem? Po pierwsze zacznę od tego, że znaleźliśmy to mieszkanie idąc na lody. Naprawdę, szliśmy na lody z moją dziewczyną, idziemy, sygnalizacja świetna, ogłoszenie na słupie, sprzedam mieszkanie w tej okolicy, dwupokojowe, coś tam, coś tam. No i zrywka, taka oldschoolowa zrywka papierowa. I to zwróciło moją uwagę, mówię, kto w dzisiejszych czasach ogłasza mieszkanie na słupie z sygnalizacją świetną, więc zadzwoniłem, zapytałem, kim jest ta osoba, która sprzedaje. No i okazało się, że to pośrednik. Niestety, pośrednik nieruchomości. Mówię, aha, dobra, kolejny pośrednik, który szuka jelenia. No ale zacząłem zadawać pytania, co to za mieszkanie, w jakiej okolicy. Okazało się, że jest w bardzo dobrym miejscu. Zapytałem o cenę i cena była z kosmosu. 460 tysięcy za 34 metry kwadratowe, więc wow, dużo. Za dużo jak na tą lokalizację. Natomiast stwierdziłem, dobra, nie poddaję się, chcę zobaczyć to na miejscu. Jeżeli ktoś w dość nietypowy sposób ogłasza to mieszkanie, to może ma bardzo duży problem ze sprzedażą nieruchomości. Także tutaj pierwszy tip, nie poddawać się od samego początku. Wizyta na miejscu, rozmowa z właścicielem nieruchomości jest najważniejsza. Wchodzimy do mieszkania, rozglądamy się, standardowa wizyta. Rozglądamy się po mieszkaniu. Pan nam opowiada, no tutaj taki pokoik, tutaj taka kuchnia, tutaj taka łazienka, wszystko do kompletnego remontu. Ten człowiek tam mieszkał 7-8 lat, natomiast w ogóle nic nie zainwestował w to mieszkanie i bardzo dobrze, bo mi zależy na tym, żeby to mieszkanie było po mojemu wyremontowane, a nie tam po kimś. I tutaj bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy się rozglądam po mieszkaniu, to od razu zastanawiam się, czy mogę jakoś zwiększyć wartość tej nieruchomości, tak żeby ta cena, która została podana, ją w jakiś sposób zmniejszyć, bo jeżeli wartość będzie większa, no to bardziej się opłaca, tak? Więc pierwsze co, kuchnia jest widna. Więc czy da się zrobić sypialnię w kuchni? Okazało się, że da się przebić w innym miejscu wejście i zrobić tak, żeby kuchnię przesunąć bardziej bliżej łazienki, a w tą kuchnię, która jest z oknem, zamienić na sypialnię. W ten sposób zrobić z takiej małej kawalerki dwupokojowe mieszkanie. Także pomysł na nieruchomość. Druga rzecz to dużo pytań do sprzedającego. Przede wszystkim, jak długo ta nieruchomość jest na rynku? Jeżeli do tej pory nie był w stanie jej sprzedać, a długo jest na rynku, to dlaczego? Co się wydarzyło? Czy był ktoś zainteresowany? Czy skąd w ogóle ta cena? Tak? Dlaczego akurat za tą cenę oferuje to mieszkanie? Okazuje się, że był jeden zainteresowany, chciał kupić tą nieruchomość na kredyt, nie dostał kredytu, no i teraz problem, bo pan wyjeżdża. Pan wyjeżdża, właściciel mieszkania wyjeżdża, potrzebuje sprzedać tą nieruchomość dość szybko, a tutaj poprzedni zainteresowany nie dostał kredytu, no i sprzedający ma problem. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas jako kupujących, że mamy zmotywowanego sprzedającego. Osoba, która jest zmotywowana, jest w stanie z Wami porozmawiać o cenie w inny sposób niż osoba, której nie zależy na sprzedaży. Także bardzo dużo pytań do sprzedającego. Dowiedziałem się wszystkiego, że pan się przeprowadza do Holandii, że w ogóle już nie będzie mieszkał w Polsce, że chce pozamykać wszystkie sprawy, zależy mu na tym, żeby sprzedać to mieszkanie. Na koniec pytanie o cenę. Zwróćcie uwagę, że spędziłem w tym mieszkaniu jakieś dobre 30 minut i w ogóle nie rozmawiałem o cenie. Na razie sprawdzałem, czy w ogóle to mieszkanie się nada dla mnie i po drugie, czy sprzedający ma motywację do tego, żeby je sprzedać poniżej tego, co gdzieś tam zostało ofertowane. Pani pośredniczka się wyprostowała, mówi 460 tysięcy, tak jak mówiłam przez telefon. Ja to w takim razie pytam się właściciela mieszkania. Drogi panie sprzedający, jeżeli mielibyśmy tą transakcję zamknąć szybko, w taki sposób, żeby zrealizował pan swój cel, czyli sprzedał to zanim pan wyjedzie z Polski, to czy możemy porozmawiać o tej cenie? Jaka byłaby cena w takim momencie, jeżeli byśmy kupowali to mieszkanie za gotówkę? Sprzedający mówi, no wie pan, jeżeli tak by się udało, to mogę zejść z tej ceny do 440 tysięcy.
440 tysięcy, czyli jednym pytaniem sprzedający zszedł o 20 tysięcy od ceny tej wyjściowej. I na tym zamknąłem pierwszy etap, czyli spotkałem się z tym właścicielem, wybadałem mieszkanie, zrozumiałem jego potrzeby i zapytałem o cenę. Dostałem jasną informację, że jest skłonny zejść dużo z ceny wyjściowej. Podziękowałem, powiedziałem, że mamy jeszcze inne mieszkania do obejrzenia, że odezwiemy się w najbliższym czasie. To jest bardzo ważne, żeby zbudować taką, po pierwsze, relację, ale z drugiej strony, żeby nie od razu zbijać tej ceny. Jeżeli zbudujemy dobrą relację z sprzedającym, on ma problem ze sprzedaniem tego mieszkania, to możemy jeszcze więcej wynegocjować w dalszym etapie. Drugi etap to rozmowa telefoniczna. Niestety, idealnie byłoby, żeby rozmawiać bezpośrednio ze sprzedającym. Tutaj była pośredniczka, więc musiałem rozmawiać z pośredniczką. Następnego dnia zadzwoniłem, powiedziałem, że przeanalizowaliśmy sprawę. Rzeczywiście tak zrobiliśmy, bo zaczęliśmy analizować, ile to mieszkanie może być warte. I w związku z tym, że jest remont do zrobienia, który będzie dużo kosztował, oraz jak porównaliśmy z innymi cenami na rynku, to możemy zaoferować cenę, która brzmiała 408 tysięcy. Dlaczego 408 tysięcy? Zrobiliśmy analizę, dokładnie wytłumaczyliśmy, z czego wynika ta cena. Policzyliśmy metry kwadratowe razy cenę za metr. Ja nie jestem zwolennikiem tej metody liczenia wartości nieruchomości, ale do ludzi bardzo często ona przemawia. Ludzie operują 10 tysięcy za metr, 8 tysięcy za metr, 12 tysięcy za metr. Dlatego warto jest pokazać tą kalkulację sprzedającemu, tak? Że odrobiliśmy swoją pracę domową i ta cena nie jest tak po prostu rzucona, tylko jest dokładnie przemyślana. To był drugi etap. Rozmawialiśmy przez telefon z pośredniczką. Pośredniczka wróciła do sprzedającego. Sprzedający porozmawiał z pośredniczką. Pośredniczka za pół godziny mnie odzwoniła, mówi: pan sprzedający jest chętny, ale jego cena to 430 tysięcy i on niżej nie zejdzie. No niżej nie ma opcji, 430 tysięcy, ma pan świetną cenę, w bardzo dobrej lokalizacji mieszkanie, już więcej dla pana nie mogę zrobić. Powiedziałem, że dobrze, zastanowimy się, wrócimy. Na tym skończyłem drugi etap, czyli rozmowę przez telefon. Trzeci etap, który zrodził się w mojej głowie, to jest spotkanie ze sprzedającym. Czyli nawet nie wiedząc o tym, czy ten sprzedający jest skłonny jeszcze bardziej zejść z tej ceny, czy nie, umówiłem spotkanie, kolejne spotkanie. To było dosłownie chyba dwa dni po tym pierwszym spotkaniu. I teraz jaki jest plan? Spotykasz się z tym sprzedającym, pokazuje, że ci zależy na tym, żeby kupić to mieszkanie, ale że potrzebujesz jego pomocy. I tak dokładnie zrobiliśmy. Weszliśmy do mieszkania, zacząłem znowu zadawać pytania. Wróciłem trochę do tego, co było w poprzednim spotkaniu, czyli zacząłem wypytywać odnośnie ceny czynszów nieruchomości. Mało mnie to interesowało, ale szukałem punktu zaczepnego, gdzie będę mógł jeszcze pokazać, że nie do końca policzyliśmy te kwestie, więc no, nie jesteśmy w stanie aż tak dużo zapłacić za tą nieruchomość, bo to nam się po prostu nie kalkuluje. I okazało się, że jest dość wysoki czynsz najmu, związany z zmianami obecnych cen wywozu nieczystości, czyli śmieci w Warszawie. I nawiązałem do tego. I zacząłem mówić: ok, no tutaj widzi pan, my będziemy to wynajmować, najem w tym momencie jest dość niski, do tego dochodzą te ceny czynszu, opłat administracyjnych, które w sumie wychodzą 700 zł. Liczyliśmy, no nie jesteśmy w stanie więcej panu dać. Nasza cena to była 408 tysięcy i jeżeli mamy się dogadać, to musimy coś zrobić z tą ceną, którą pan ostatnio mówił. Potrzebuje pana wsparcia. Co się okazało? Pan sprzedający mówi: no jeżeli się dogadamy w tym tygodniu, to możemy się umówić na 420 tysięcy. Zwróćcie uwagę, że ja podałem tylko raz swoją cenę, a to cały czas sprzedający negocjuje sam ze sobą. Czyli on widzi kolejne jakby opory i schodzi z tej ceny. W ten sposób zeszliśmy o 40 tysięcy złotych w dół od ceny ofertowej. Co się wydarzyło dalej? Powiedziałem: dobrze, jesteśmy już bardzo blisko tego, co chcemy osiągnąć. Ja mówiłem 408 tysięcy, pan mówi 420 tysięcy. To jeszcze będę potrzebował pomocy od pani pośredniczki. I teraz musicie pamiętać, że ta cena całkowita składa się również na to, co zapłacicie u notariusza, podatek PCC, ale też za pośrednika, który w tym przypadku, w tej transakcji występował. Oczywiście, zanim weszliśmy pierwszy raz do tego mieszkania, musieliśmy podpisać umowę, w której się zobowiązaliśmy, że zapłacimy akurat w tym przypadku 2% od ceny transakcyjnej.
Natomiast widząc to, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć tej ceny, na której nam zależało, ja zwróciłem się do pośrednika, mówiąc: OK, to co możemy zrobić z wysokością prowizji, którą się umówiliśmy, bo ewidentnie ta transakcja nam się nie spina. I po rozmowie z pośredniczką z 8400 zł zeszliśmy do 6000, czyli zaoszczędziliśmy kolejne 2400 zł na transakcję. Niby niewiele w przypadku całej tej kwoty, natomiast to są kolejne pieniądze, które możemy wykorzystać chociażby na notariusza. I w ten oto sposób z 460 tysięcy złotych zeszliśmy do 420 tysięcy złotych i zaoszczędziliśmy kolejne 2400 zł na kosztach prowizji pośrednika. Wnioski? Po pierwsze, oglądać wszystko, co Wam wpada w ręce, bo czasami się okazuje, że mieszkanie, które kompletnie nie bierzemy pod uwagę, jest wartościowe i można podejść do zakupu, pomimo tego, że na początku wydawało nam się, że nic z tego nie będzie. Po drugie, zadawać bardzo dużo pytań właścicielowi i sprawdzać, czy on jest zmotywowany. Jeżeli nie jest zmotywowany, to najprawdopodobniej nie jesteśmy w stanie wynegocjować lepszej ceny. Zmotywowany, czyli ma jakieś inne potrzeby niż tylko potrzeby finansowe. Potrzebuje, żeby sprzedać, akurat w tym przypadku było tak, że potrzebuje, żeby sprzedać to mieszkanie na tyle szybko, żeby móc przeprowadzić się do innego kraju. Po trzecie, nie wychodzić ze swoją inicjatywą cenową, zanim nie usłyszymy dokładnej ceny od strony sprzedającego, czyli wypytywać się go jak najczęściej, jaka jest cena w obecnej sytuacji, jeżeli spełnimy jego potrzeby. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to liczba spotkań z właścicielem. Ja staram się minimum 2, ale nawet do 5 razy spotkać się ze sprzedającym po to, żeby zbudować relację. Bo jeżeli zbudujemy tą relację, tej osobie będzie łatwiej zaakceptować niższą cenę, bo stwierdzi, że już jesteśmy po tylu rozmowach, tyle zaangażował się w tą transakcję, że trochę ciężko, jakby trochę głupio z niej zrezygnować i stracić ten cały wysiłek, który się zaangażował. Także to jest kolejna jakby taki kolejny trik, który umotywuje sprzedającego do zejścia z ceny. To tyle, jeżeli chodzi o negocjacje tej ceny transakcyjnej. W kolejnych wideo będę Wam pokazywał, jak dalej potoczyła się historia tego mieszkania. Także subskrybujcie mój kanał, bo tutaj będę wrzucał wideo, ale też nie tylko z tym mieszkaniem, ale też z różnymi rzeczami, które się dzieją wokół nieruchomości w moim świecie, w moim życiu. Zapraszam Was serdecznie do zobaczenia niebawem.